STS. Wspieramy polski sport. Stefane, czy Norwegia ma smak wafli takich serduszek? Trochę ma. Właśnie zjadłem takie. Rozumiemy, że taki wafel jest niegroźny i wskazany po zawodach jako nagroda. O, już trochę tutaj jesteśmy na tej skroczni, więc coś trzeba było dziabnąć, a za wiele nie mamy wyboru tam w bufecie, więc pozostaje to. Ale tak, na osłodę można. Jaki to był dzień tutaj w rewirze króla Norwegii? Tak ze skoku na skok lepiej. Szczególnie drugi skok mi się naprawdę podobał, bo taki był, nie było odległości, bo też nie było warunków akurat przy tym skoku, ale był taki fajny. Dobre odczucia miałem. Teraz w tym skoku kwalifikacyjnym podobnie, miałem troszkę tam na buli problemów, że narty tak mi zafalowały, ale ogólnie w porządku. Ja zapytam o to, o co chyba chodzi w skokach. Jest radość pomimo późnej pory sezonu, pomimo tego, że wiosna za pasem? No dzisiaj było okej. Nie było tych męczarni, które mi się przydarzały w tym sezonie na skoczni. Były to skoki, które czułem, że są w porządku, może nie rewelacyjne, ale pomału. Nie da się tak przeskoczyć ciach. Tylko no, jak jest jakiś problem, to trzeba go pomału rozwiązywać. I skupiać się na tych dobrych odczuciach i tak dzisiaj naprawdę mogę być z tego w pewnym stopniu zadowolony. Ta skocznia, ty tutaj byłeś nie raz, nie dwa, pewnie i nie trzy. Ja kiedyś słyszałem coś takiego, że tutaj jest bardzo specyficznie, bo od pewnego momentu jest taka dziura, takie zawirowania. Faktycznie coś takiego w takie dni jak ten tutaj się pojawia? No i jest tak dziwnie w powietrzu, faktycznie, bo czasami tworzą się takie turbulencje i czasami na buli, czasami na dole. Takie to jest, myślę, że przez te osłony też troszkę, że ten, jak wieje, to ten wiatr trochę wariuje tam. I faktycznie zdarzało się, że dziwne rzeczy tutaj były. Ale dzisiaj mimo tego, co było po południu, wcześniejszą porą, to myślę, że fajny dzień dla skoków i sprawnie się to odbyło, bo wiało dość mocno. Tutaj organizatorzy stworzyli turniej, którego mamy 3-lecie już, który miał być ekstremalny, intensywny, wręcz morderczy, ale ja takie mam wrażenie, że wy się cieszycie bardzo na niego. Bo nie ma nudy. Codziennie jest coś do roboty, więc ten czas też szybko leci tutaj. Jest intensywnie, bo do tego dochodzą przejazdy z miejsca na miejsce, pakowanie, przepakowanie i tak dalej. Ale wszyscy mają tak samo, więc każdy musi tutaj swoje siły dobrze rozłożyć, i aby być w jak najlepszej i optymalnej formie do końca. A propos tego, że czas szybko leci, jutro setny konkurs drużynowy w historii Pucharu Świata. Który tobie najbardziej zapadł w pamięci i dlaczego? Mi najbardziej, no wiadomo, igrzyska. Igrzyska, bo to jest coś specjalnego. Ale tak też i Mistrzostwa Świata w lotach, gdzie walczyliśmy do końca i tam było różnie. I Zakopane, to historyczne zwycięstwo w Zakopanem. To naprawdę było też takie na swojej ziemi wygrać w konkursie drużynowym, tak przemiłe. Dziękuję bardzo. Dzięki.